Warszawa, której nie znasz na dobrej, mało ludzi, ale coś się zawsze dzieje. Zapraszamy. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra, Jaracza, Zajęcza, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście on powie biblioteka. Widzicie Państwo, dużo cyganów jest, którzy mówią jak mówią. Nie muszą mówić ładnie, mogą mówić nieładnie. Może trochę, co tu za nami mieszka, będzie mówić ładnie. Ona też nigdy ładnie nie mówi, ani ładnie nie wygląda, bo Trochim ma zmarszczek dużo. Takich zmarszczek, które czasem, może nie zawsze, ale świadczą o człowieku. No ale to, że Trochim, malarka, jest jakaś taka jak zakonnica uczynna społecznie, to mnie to zatkało. Jedziemy tą ulicą dobrą i niech Państwo posłuchają, co on powie. Że on nie powie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, tylko powie Biblioteka Uniwersytecka. Czyli 31, ulica dobra. Poczekajmy, poczekajmy. Posłuchajmy, posłuchajmy. To, czego nie musieliśmy, nie chcieliśmy słyszeć, słuchać czego, to teraz posłuchajmy. Taki stary dom. Właśnie słyszałeś, Biblioteka Uniwersytecka. Te dzieci, one są okropne. Te dzieci są wpychane do autobusów, gdzie staruszki o tej porze jeżdżą. Trzeba podokuczać, słucham. Ale jak mówi co, warszawianka to już w ogóle nie wypada nieładnie. Mówi. Także mówi, wiesz, Biblioteka Uniwersytecka, a powinien mówić Biblioteka Uniwersytecka. To chyba nawet słychać, że coś nie tak, nie? Ale to tak normalnie słychać, że dziecko to jak jest nauczone mówić Biblioteka Uniwersytecka, bo tu ulica dobra, no to dziecko to zapamięta i powie ci, słuchaj, ty źle mówisz, nie powinno się mówić Biblioteka Uniwersytecka, tylko Biblioteka Uniwersytecka. No ale jak pani dyrektor jest unijna, to tym bardziej jeszcze w tym wieku, XXI, szans nie mamy. No, a żona już wiekowa, ta pani dyrektor Uniwersytetu Warszawskiego. Ona jest wiekowa. To może, jak to mówią, wiesz, do wciapni, może zdechnie. Albo jeszcze inaczej mówią, to może ona odejdzie. Bardzo ładnie mówi się o pieskach. Piesek umarł. Tak, te pieski, proszę Państwa, no to one mogą czasem rozliczyć człowieka. W tekście było, ucz się podły człowieku od psa. Ucz się podły człowieku od psa. Niechaj pies tobie będzie przykładem. Jest taki kabaret, na przykład Białystok miłości moja, to nie, tylko lekarz przyjmuje. No i tam jakie teksty były, Boże. Lekarz przyjmuje, to więc Anna Romanowicz, podlaska pisarka, napisała pierwszy swój kabaret dla nas. Może tam wcześniej coś pisała, nie wiem, ale dla nas. Lekarz przyjmuje, no to więc wszyscy do lekarza szturmem, hurra, do lekarza. No ale z tym, że tego lekarza nie ma, no to
dantejskie sceny dzieją się przed gabinetem lekarskim, prawda? No najlepiej, proszę Państwa, jak ja odwiedzałam Alicję Sochę w Anglo-Ameryce Białystok, no bo najpierw tak żeśmy uczyły ją z Biblii, z Ewangelii, a potem patrzę, jak ona taka durnowata, no to przecież ona nie będzie postępów robiła w czytaniu Pisma Świętego, to żeśmy się wygłupiały. I ona mówi tak. Poszła do dermatologa, a tam, no wiecie, że w Anglo-Ameryce Białystok takie super mają dermatolożki bez kolejki. No, na przykład w gabinecie ma 7 lekarzy dermatologów. Specjalistów. I ona poszła, ale że one zobaczyły, że ona z Ełku przyjechała, nie? Alicja Socha. No to do niej mówi tak jedna. A co to pani się umalowała? Bo ona takich białych, nie, czerwonych plam dostała na policzkach, na twarzy. Czerwone plamy, czerwone, czerwone. No i ta Alicja Socha tak się zdenerwowała, proszę Państwa, że wszystko mi o tym opowiedziała. Ja mówię, słuchaj, no i co, żebyśmy były razem, świadek byłby, świadkowa Jehowy, no to byśmy do prokuratury napisały, prawda? No ale że my świadkowie Jehowy, gdzieś po sądach nie chodzimy, a możemy mieć z sądem do czynienia tylko jak widzimy jakąś głupotę, złodziejstwo, przekręt, oszustwo celowe, matactwo, mataczenie. No to wtedy tak. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Ekstra. Jesteśmy, proszę Państwa, już jesteśmy w naszej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio było tutaj bardzo dużo rechodupstwa, bowiem ci ochroniarze nie mający co robić, bo to wiadomo, że wakacje. Wczoraj do jakiejś kobiety powiedzieli, to chyba im wiązkę posłała, aż mnie zatkało. Pani jest tu ostatni raz. Albo coś do widzenia by chciały komuś powiedzieć, czy co to. No w ogóle to są, wiecie Państwo, komuchy. Ci, z tych ochroniarzy i to wcale nie są żarty. O, tak breszą tu w Warszawie, tak kaszlą i breszą. To wcale nie są żarty, ale widocznie dyrektorka nie ma kogo innego, no, rozumiesz? Trzeba dawać na konkurs i przyjąć kontrolę, tak jak u nas był Zbigniew Bielecki, którego a propos firma Patronus skasowała, zwolniła, no to tu powinni takiego Bieleckiego dać i on by stwierdził, który z tych komuchów kwadratowych, bo oni brzydcy są wszyscy, takie wiesz, jeden to ma taki łeb jak u szlachcica, kwadratowy, taki strzyżony pod fajerkę, taki wiesz, ala szlachcic, który jako ślepy w czasie ostatniego wernisażu w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, oto ona, wpuszczał z winem ludzi. No przecież to z winem się nie chodzi, bo nawet mówiła ta nasza przyjaciółka za darmo komputery. Mówi, że nawet wykładzina to przecież to plama, to koniec. Jest nawet wykładzina. Także proszę bardzo, kochamy nasze miejscówki. Wasze, nasze.